kontynuujemy nasze rozważanie w nowym roku. Mam nadzieję, że zanim minie, to ten temat zakończymy. Mam nadzieję, bo u mnie to jest tak, że im jestem starszy, tym to się dłuży, tym to się wszystko bardziej wydłuża. No ale postaram się jakoś to ściśnieć, abyśmy w tym roku zakończyli. Przypominam, o czym mówimy, kochani. Mówimy o społeczności, o wspólnocie. I już poprzednimi razy zauważyliśmy, jak ważna jest wspólnota w oczach Boga. Nikt, kto czyta z otwartym umysłem Biblię, nie może mieć wątpliwości, że w oczach Boga wspólnota jest czymś absolutnie ważnym. Skoro wspólnota w oczach Boga jest tak ważna, to rodzi się natychmiast pytanie, dlaczego mimo wszystko zdarzają się przypadki unikania wspólnoty? Bo że jest ważna, nie ulega wątpliwości. To dlaczego ludzie gdzieniegdzie unikają wspólnoty? Chciałbym dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Odpowiadając na to pytanie, nie będę brał pod uwagę tych oto opinii, bo w moim przekonaniu jest to absolutnym zwiedzeniem, tych oto opinii, które twierdzą, że wspólnota jest Babilonem, że społeczność, że Kościół jest Babilonem i że ktoś, że trzeba stamtąd absolutnie uciekać, by, tak jak powiada Słowo Boże, nie zginąć razem z Babilonem. Prawda, prawdą jest, iż apostoł Paweł mówi, że mamy wyjść z Babilonu, ale nie można. To jest w moim przekonaniu grzechem nazywać Kościół składający się z ludzi nawróconych, odrodzonych, ochrzczonych w Duchu Świętym, w wodzie, nazywać Babilonem. Ci, którzy tak mówią, nie wiedzą, co mówią. Dowodzą przez to, że są ludźmi zwiedzionymi. No więc nie o tym będę mówił. Chcę jednak zastanowić się razem z wami, dlaczego zdarza się, że ciągle gdzieniegdzie są takie osoby, które unikają przynależności do wspólnoty. Według moich obserwacji jedną z pierwszych przyczyn unikania wspólnoty to strach przed kolejnym zranieniem. Zdarzają się przypadki, że ktoś już należał do jakiejś kiedyś wspólnoty i z jakichś powodów w tamtej wspólnocie, do której należał, doznał zranienia. Może go potraktowano niewłaściwie. Może ktoś się pod jego adresem źle wypowiedział. To mógł być nawet pastor, to mógł być nawet kaznodzieja, który coś nieostrożności swojej zrobił, iż zranił tę osobę. I doszło do tego, że osoba ta opuściła tamtą społeczność. Choć no, można to różnie komentować, opuściła tę społeczność i mając w pamięci tamte przykre doświadczenia, boi się wejść do następnej, by nie doznać kolejnego zranienia, by się sytuacja nie powtórzyła. Woli więc być taka, jak to nazywamy, niezależna albo takim wolnym elektronem, który jest wszędzie i nigdzie, do którego nikt nie ma prawa, albo od którego nikt nie ma prawa niczego się domagać, ponieważ on zawsze się może bronić, ja tu nie należę. A więc to może być pierwszy powód. To może być pierwszy powód i
niekoniecznie wina, całkowita wina leży po stronie tej osoby. Jeśli by ta osoba zrozumiała, że nie ma małżeństwa, w którym wina leżałaby tylko po jednej stronie, to pewnie by też doszła do wniosku, że i w Kościele te same relacje mają miejsce. To nie jest tak, że wina jest tylko zawsze po jednej stronie. To nie jest tak, choć może niektórzy sobie nawet tak wyobrażają, że wina jest po stronie kaznodziei, pastora, albo osoby, która się przyczyniła do tego, że ktoś tam został zraniony. Być może dany został powód. Dlatego trzeba sobie zawsze zadać pytanie, czy to, o czym, co mi się zarzuca, albo to, czym zostałem zraniony, ma rację, jest racją, czy nie. A zatem pierwszym powodem są zranienia, które mogliśmy otrzymać w jakiejś innej społeczności. Drugim powodem, który także się tu i ówdzie pojawia, są zawiedzione nadzieje. Była czasem, że ktoś miał wielkie oczekiwania od społeczności, od zboru, do którego należał, do której należał. Ale te wygórowane oczekiwania nie zostały z jakichś powodów spełnione. I prawdą jest, że im większe oczekiwania, tym większy zawód, większe rozczarowanie, jeśli te oczekiwania się nie urzeczywistniły. No i w związku z tym osoba taka, doznawszy tam zawodu, ponieważ oczekiwała, że za przychodzenie do zboru będzie dostawać co najmniej 100 dolarów za każdą niedzielę, a tymczasem tu podstawiają jej worek co niedzielę i co nabożeństwo, no może się czuć zawiedziona. Ja nie tego oczekiwałem. Ja się nie tego spodziewałem. A mówiono mi, że tu płacą, a tu nie płacą, tylko jeszcze każą płacić. No więc ktoś taki może się czuć zawiedziony i już potem niezbyt skory jest do przynależenia do innej wspólnoty. Ale to jest również niewłaściwa postawa, bo jest to postawa typowo roszczeniowa. Nastawianie się na branie nie jest właściwą postawą. I w żadnej wspólnocie postawa taka nie zostanie zaspokojona. Nigdzie. Biblijna postawa to postawa dawania. To postawa dawania. I w każdej zdrowej wspólnocie trzeba tego oczekiwać, że to nie my mamy brać, ale my mamy dawać. Ja nie mówię tylko o sprawach finansowych, generalnie mówię, że przyłączając się do jakiejś wspólnoty, musimy pamiętać, że my mamy przynosić błogosławieństwo i dary do tej wspólnoty, a nie oczekiwać na branie. Kaznodzieja Salomona mówi, że pijawka ma dwie córki. Pamiętacie jakie? Daj, daj, daj. A więc nie można się nastawiać na to, że nam będą dawać. Gdy idziecie do społeczności, Biblia powiada, każdy z was ma coś, a nie idzie po coś, ale ma coś po to, żeby dawać. I to jest właściwa postawa. Bez siania nie ma zbierania. Trzeba najpierw siać, by potem móc zbierać. I słusznie ktoś powiedział, oczekujesz miłości? Siej najpierw miłość. Oczekujesz wyrozumiałości? Siej wyrozumiałość. A zatem najpierw dawajmy, a potem to będzie wracać w sposób zwielokrotniony do naszego życia. Ale jeśli my się nastawiamy tylko na to, że wszyscy nas będą nam oświadczać, jak nas bardzo kochają, jak nas bardzo miłują, jacy jesteśmy cenni,
a my nic z tego nikomu nie dajemy, to jeśli nie siejemy, to z czego możemy zbierać? Siejmy. Siej miłość, będziesz zbierał miłość. Siej pokój, będziesz zbierał pokój. Siej wyrozumiałość, będziesz zbierał wyrozumiałość. Nie da się inaczej. Tak jest prawo natury. Tak jest prawo natury. Tak Bóg powiedział już do Noego, że cokolwiek człowiek sieje, to też zbierać będzie. Prawda? To jest drugi powód, dla którego co niektórzy unikają wspólnoty, bo nie chcą drugi raz przeżywać koszmar zawodu. Ale prawdopodobnie szli do tej którejś tam wspólnoty ze złym, niebiblijnym nastawieniem. I w związku z tym się zawiedli. Po trzecie, co w moim życiu zauważyłem, że jest przyczyną unikania wspólnoty, to niechęć, to unikanie podporządkowania się dyscyplinie zborowej. W zborze, tak jak i w każdej rodzinie, obowiązuje pewien porządek. Pewien porządek. Bóg jest Bogiem porządku. To nie jest dobry układ w rodzinie, jeśli tam nie ma żadnego porządku. To jest chaos. W rodzinie jest ustanowiony biblijny porządek. I tylko wtedy będzie dobrze, jeśli on i ona i one, to znaczy dzieci, respektują ten Boży porządek. W którejkolwiek rodzinie ten Boży porządek jest wykluczany, natychmiast krada się chaos. I podobnie rzecz się ma w zborze. W zborze także istnieje potrzeba porządku. Bóg go ustanowił. Zresztą mówiłem niedawno, że wszystko, do czego Bóg przykładał rękę, jest absolutnie uporządkowane. Słońce ma za zadanie panować w ciągu dnia. Księżyc ma za zadanie, czytajcie, to jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, ma za zadanie panować w ciągu nocy. Małżeństwo, gdy zostało stworzone, Bóg powierzył odpowiedzialność mężowi za porządek w rodzinie, za porządek w małżeństwie. I to samo dotyczy zboru. Tam nie może być chaosu, tam musi być określona dyscyplina. Sami pewnie pamiętacie to powiedzenie, gdzie kucharek sześć, siostry to pewnie wiedzą, tam nie ma co jeść, bo każda ciągnie w swoją stronę, każda chciałaby czego innego. Ta by chciała barszczu, tamta chciałaby rosołu, a tamta jeszcze czegoś innego i w końcu niczego nie ma. Ale Bóg ustanowił porządek i chce, żeby ten porządek był respektowany. W zborze nie ma racji bytu powiedzenie Jurka Owsiaka, rób ta, co chce ta. Nie ma czegoś takiego. I jeśli ktoś tego nie rozumie, że musi się, wchodząc do jakiejś społeczności, jest zobowiązany poddać się porządkowi tego zboru, no to unika wtedy przynależności do tego zboru. W naszych ankietach, które widzę, że są znikły, bo tu były, na samym końcu jest taki akapit. Zobowiązuje się poddać się porządkowi zboru. I o ile pamiętam, niektórzy ludzie mówili, nie tu, ale gdzie indziej, o, gdyby nie ten zapis, to bym tę ankietę podpisał. Ale ten zapis, chciałem powiedzieć, twoje ja jest naruszone, tak? Bo gdyby nie to twoje wybujałe ja i gdyby nie ta twoja zarozumiałość, gdybyś się zdobył na pokorę, to bez problemu byś to uwzględnił. Taki jest porządek. Ktoś musi tego porządku pilnować. Ktoś musi być pierwszy, a ktoś musi być następny. Nie wszyscy możemy być tymi pierwszymi. Obawiam się, kochani, że nikt z nas nie wsiadłby do autobusu, gdyby 20 kierowców chciało nim go prowadzić. Prawda?
Nawet jeśli jest w autobusie 20 kierowców, to ilu prowadzi? Jeden. To nie tak, jak powiedzmy w niektórych małżeństwach jadących samochodami, że on siedzi za kierownicą, a ona steruje. To nie tak, to się nie da, bo to zawsze prowadzi do kataklizmów, do nieszczęścia. Jest, nawet jeśli jest 20-40 pilotów w samolocie, jeden prowadzi, a wszyscy inni muszą się temu porządkowi i jego wiedzy podporządkować. I taka sama jest sytuacja i w zborze. Jest to świecki duch, jeśli ktoś nie chce się podporządkować ustalonemu porządkowi. Jest to duch anarchii, z którym my nie chcemy mieć absolutnie nic wspólnego. Absolutnie nic wspólnego. Ktoś, Churchill, powiedział, że najgorszym systemem jest demokracja. Problem z tym, że nikt lepszego nie wymyślił, lepszej nie wymyślił. Bo w demokracji widzicie, co się dzieje. Minister chce, żeby były otwarte przechodnie lekarskie, a lekarze pozamykali. Minister chce, żeby były wypisywane recepty, a lekarze mówią nie. No i na każdym kroku jest ta konfrontacja autorytetu z podwładnymi. A spróbowałby sięgnąć po jakąś dyscyplinę, to zaraz łamane są prawa demokracji. Jest to wredny ustrój. Naprawdę wredny ustrój. No ale problem polega na tym, że nikt jeszcze lepszego, jak powiedział Churchill, nie wymyślił. No więc nawet jeśli w świecie to panuje, to ten duch świeckości, nieuległości, nie ma prawa wciskać się do zborów, do kościoła, do społeczności. Bo jeśli on się wciska do czyjegokolwiek serca, to taka osoba nie chce się poddać porządkowi i w związku z tym unika społeczności. Chciałbym wam przypomnieć, choć już chyba na ten temat swego czasu przy innej okazji usługiwałem, że niepodporządkowanie się ustalonym autorytetom, przez Boga ustalonym autorytetom, zawsze prowadziło do destrukcji, do nieszczęścia. Ilekroć razy Bóg powoływał lidera i z jego woli powołany był lider, to przyjmijmy to do wiadomości, ja wiem, że wy to rozumiecie, że przez tego lidera Bóg przekazywał błogosławieństwo tym, którym on usługiwał. Nie panował, usługiwał. A więc lider jest kanałem Bożego błogosławieństwa. Ja uczyłem tego pastorów. Słuchajcie, jesteście kanałami Bożego błogosławieństwa. To przez was, jak przez kanały, Bóg chce błogosławić tych, którym usługujecie, nie nad którymi panujecie, bo czegoś takiego w Kościele nie ma, ale którym usługujecie. Pozwólcie, że wam przypomnę niektóre przypadki z Biblii. Bóg powołał Abrahama jako swój autorytet. O tym wyraźnie jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale. A kiedy Abraham wychodził, wyszedł z nim razem i jego synowiec Lot. Szli razem. I zauważcie, co jest dalej napisane. Że błogosławieństwo, które dosięgało Abrahama, bo Bóg tak mu obiecywał, że będę ci we wszystkim błogosławił, będę błogosławił cię i błogosławił. Tam jest 5 razy powiedziane, że będzie go błogosławił. Że to błogosławieństwo, które spływało na Abrahama, spływało także na kogo? Na Lota, bo Lot był obok niego, był przy nim, był tuż obok. A więc Abraham miał owce i woły i Lot miał owce i woły. Abraham był bogaty w srebro i złoto i Lot był bogaty w srebro i złoto. To samo
Błogosławieństwo było udziałem Lota, które było i było udziałem Abrahama. Jak długo to trwało? Niech mi ktoś z was przypomni. Tak długo to trwało, jak długo Lot wykazywał lojalność wobec swojego wuja Abrahama. A więc dopóki Lot był blisko, był lojalny, był uległy, był podporządkowany, tak długo błogosławieństwo Boże poprzez Abrahama jako Bożego wybrańca spływało na Lota. Ale w pewnym momencie, sami wiecie, doszło do konfliktu. Nie między Abrahamem a Lotem, ale do konfliktu między pasterzami Abrahama i Lota. I wówczas Lot zajął niewłaściwą postawę. Bo Lot powinien sobie był uświadomić, z jakiego powodu spływa na niego błogosławieństwo. I powinien był uspokoić swoich pasterzy. Tymczasem Lot stanął w opozycji przeciwko Abrahamowi. Zbuntował się przeciwko Abrahamowi. Abraham, choć Bóg mu tę całą ziemię obiecywał, wybaczcie, że odchodzę trochę od tematu, był na tyle pokorny, miał na tyle zaufania do Boga, że powiedział Lotowi: słuchaj Lot, nie możemy się kłócić, nie może być między nami napięcia. Wybierz sobie, jeśli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty pójdziesz w góry, ja pójdę w niziny. Jeśli ty pójdziesz w niziny, ja pójdę w góry. A więc jesteśmy braćmi. Niech między nami zapanuje pokój. No i cóż zrobił Lot? Gdyby był rozsądny, mądry, powiedziałby: wuju Abrahamie, wszystko co mam zawdzięczam tobie. Ja się poddaję pod twoją wolę. Ale Lot zajął postawę hardą. Jego ja w tym momencie dało sobie znać. Cielesna jego natura się objawiła i zbuntował się. I wybrał sobie to, co najlepsze. Niziny nadjordańskie. I Abrahamowi pozostały góry. Ubogie, suche, nieżyzne góry. Czy pamiętacie, jak się skończyła ta epopeja? Czy pamiętacie, jak się zakończyła ta historia? Zakończyła się dokładnie tak, jak kończy się z każdym buntownikiem. Z każdym, kto nie chce się poddać pod porządek, pod nie być lojalnym wobec Bożego porządku, jaki Bóg ustanowił. Co się stało z Lotem? Coraz bliżej do Sodomy i Gomory. Coraz bliżej, krok po kroku, do świata. A jakimi miastami była Sodoma i Gomora, to każdy z nas wie. Najpierw był w jakimś oddaleniu od Sodomy i Gomory, potem spotykamy go w następnym etapie w ramach Sodomy i Gomory, a w następnym etapie spotykamy go już w samej Sodomie i Gomorze, a potem spotykamy go już w tragedii, jak Sodoma i Gomora ginie w ogniu, który zstępuje z nieba. Oto co się stało z Lotem? Dlaczego tak się stało? Ponieważ nie zrozumiał, że kanałem Bożego błogosławieństwa, z którego korzysta, jest ten, którego Bóg ustanowił, którego Bóg powołał. To nie Abraham był od niego zależny, ale on był od Abrahama zależny. Prawda? Idąc dalej. W Nowym Testamencie, bo nie chcę się tym tematem zbyt długo zajmować, ponieważ to nie jest akurat związane z dzisiejszym tematem dokładnie. Spójrzcie do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie Bóg powołuje w 9 i w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich Saula Pawła. Naczynie wybrane. Bóg go ustanawia tym, który ma zanieść Ewangelię przed królów i tak dalej, i tak dalej. I kiedy byli, jak pamiętacie, w Antiochii i Paweł wychodził z Antiochii, dołączył do niego bardzo zacny człowiek, Barnaba, syn pocieszenia. Ale pamiętacie, pewnego razu doszło między nimi do napięcia. I Barnaba, choć był mężem Bożym,
Tak, był mężem Bożym. Pewnej rzeczy nie zrozumiał, że to Paweł jest kanałem, a on jest zdany do pomocy Pawłowi. W pewnym momencie doszło między nimi do, tam jest napisane, wielkiej kłótni z powodu Jana. Barnaba się odłączył, ale wiecie, co się dalej dzieje? Już nigdy potem o Barnabie nie czytamy. Historia, czy światło Ducha Świętego jak gdyby się odwraca od Barnaby, a śledzi, idzie za Pawłem. Dalsza historia to jest historia apostoła Pawła. Natomiast Barnaba jak gdyby rozpływa się gdzieś w nieznanych okolicznościach. I taka jest prawda. Taka jest, drodzy bracia i siostry, prawda. My musimy to, trzeba to absolutnie zrozumieć, że w społeczności jest ustalony porządek. Jest ustalony porządek. I powiem tak, szczęściem naszym powinno być poddanie się temu porządkowi. Bo z poddania się porządkowi, autorytetom w zborze, spływa na nas błogosławieństwo. Wszelki rodzaj buntu prowadzi zawsze do rzeczy, do zdewastowania duchowego życia. I w związku z tym pokorny człowiek, biblijnie postępujący człowiek, nie obawia się podporządkowania się porządkowi w zborze. Bądźcie przez chwilę cierpliwi, bo to, co powiedziałem, tego nie wycofuję. Jednakże do tego chcę dołączyć maleńkie ale. Za chwilę o tym ale będę mówił. Bo zauważcie, że nawet taki autorytet jak apostoł Piotr w pewnym momencie nie uległ liderom, nie usłuchał liderów, bo w Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale czytamy o postawie Piotra wobec starszyzny, wobec liderów, wobec tych, którzy stali na czele, a więc wobec kierownictwa. I oto w 28 wierszu 5 rozdziału i 29 spotykamy, zdawałoby się, buntowniczego, nielojalnego Piotra. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: tak, tak, poddajemy się, chcemy być lojalni wobec ustanowionej władzy, zgadzamy się, przepraszamy. Nie, Piotr mówi zupełnie co innego. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A więc powiadam raz jeszcze, zasada jest taka. Biblia nakazuje nam, abyśmy byli lojalni. Za chwilę jeszcze o tym będę mówił. Podporządkowani. Abyśmy podporządkowali się istniejącemu porządkowi. Są jednak pewne wyjątki, kiedy to nie wchodzi w rachubę. Kiedy nie możemy być lojalni. Bo jeśli byśmy byli lojalni, narazilibyśmy się Bogu. Czyż tak tutaj nie było? Gdyby Piotr podporządkował się oczekiwaniom starszyzny żydowskiej, sprzeciwiłby się woli Boga. Więc są pewne wyjątki, w których nie możemy być lojalni. Wręcz musimy zająć inną pozycję, inną postawę. I korzystając z sytuacji, chcę wskazać na takich właśnie pięć sytuacji, w których nie możemy być lojalni wobec
wobec ustanowionych autorytetów. Wspomnę tu jeszcze, zanim przejdę do tych pięciu warunków, szczególnych okoliczności, wspomnę jeszcze pokornego ducha Dawida. Pokornego ducha Dawida. No ale nie każdy potrafi taką postawę zająć, jaką zajął postawę Dawid wobec pomazańca pańskiego, jakim był Saul. A pamiętacie, jaką postawę zawiódł Dawid? Saul wyprowadził przeciwko Dawidowi całą armię. Całą armię. I to bez przyczyny go trapił. Bez przyczyny go prześladował. Bo przecież Dawid nigdy żadnej nie dał powodu, aby Saul go nienawidził. A jednak tak się stało. I ścigał Saul z całą armią Dawida. I bywały sytuacje, jak pamiętacie, kiedy Dawid mógł, można by powiedzieć, nawet dokonać sprawiedliwości. Miał okazję, on albo jego żołnierze, by uśmiercić Saula. Ale Dawid, człowiek pokornego serca, czy pamiętacie, co powiedział? Bóg go ustanowił. On jest Bożym pomazańcem i Bóg ma tylko go prawo odwołać. Bóg ma tylko prawo uczynić z nim według swojej woli. Kimżeż ja jestem, żebym wyciągał rękę na pomazańca pańskiego? Więc nawet jeśli są powody do nielojalności, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, by się nie narazić Bogu, żeby nie zrobić czegoś wbrew woli Bożej. Dawid to rozumiał. Bo widzicie, jeśli sługa Boży albo ktoś, komu powierzono odpowiedzialność za porządek w społeczności, jest pokorny, jest pokornego ducha, to nawet jeśli się dzieje mu krzywda, ktoś wyrządza mu krzywdę, to wtedy ten sługa Boży, pomazaniec pański, namaszczony, ma dwie możliwości. Ma dwie możliwości, ma dwie opcje. Jakie? Może się sam bronić, sam się uciekać do rewanżu, ale to zawsze się źle kończy. Zawsze się źle kończy. Dawid mógł się rewanżować, ale on rozumiał, nie. Ja należę do Boga. Służba, którą mi Pan Bóg powierzył, jest służbą powierzoną mi przez Boga. I ja nie będę stawał w swojej obronie. W związku z tym sługa Boży ma dwie możliwości. Sam się bronić, ale najczęściej wtedy źle na tym kończy. Albo powierzyć swoją krzywdę Panu. Albo powierzyć swoją sprawę Panu. Zdać tę sprawę Panu. Panie, ja jestem Twoim sługą. A widzisz, że to i to się dzieje w stosunku do mnie. I nie bronić się. Przyjąć postawę pokorną. Dlaczegoż, powiada apostoł Paweł, raczej krzywdy nie cierpicie. Nie mścicie się sami. I jeśli to ktoś ma rozumieć, to ten, kto jest sługą Bożym. Kto innych tego naucza. Jeśli więc taką postawę ten ktoś zajmuje, no to wtedy Bóg staje w jego obronie. To wtedy Bóg się ujmuje o jego życie, honor, w cudzysłowie i tak dalej. I na tym wtedy dobrze wychodzi. A więc uważajmy, żebyśmy zamiast pod błogosławieństwem, pod błogosławieństwo nie popadli pod przekleństwo. Muszę powiedzieć szczerze, że nie znam takiego przypadku, aby ktoś się buntował przeciwko autorytetom przez Boga ustanowionym, żeby dobrze na tym wyszedł. Nie znam takiego przypadku. Najczęściej źle kończył. Najczęściej tragicznie kończył. A więc, ale mimo tego wszystkiego, o czym powiedziałem przed chwilą, jest pewne ale. Jest pewne ale.
I to ale jak gdyby pozwala nam być nie do końca lojalnymi. Kiedy? Na takich 5 warunków nielojalności chcę zwrócić. Po pierwsze, uległość. Uległość, o której dzisiaj mówimy, należy się jedynie prawdziwemu Kościołowi i prawdziwym przywódcom. Zanim dobrowolnie poddamy się jakiemukolwiek liderowi, inaczej mówiąc, jakiejkolwiek władzy, najpierw należy się upewnić, czy rzeczywiście pochodzi ona od Boga. Rozumiecie mnie? Czy rzeczywiście pochodzi ona od Boga? Bo w pierwszej księdze Samuelowej, w 2 rozdziale, w 12 wierszu, jest mowa o synach Helego, którzy mieli być tymi, którym miał być poddany Izrael. Ale co jest o synach Helego powiedziane? Że oni nie znali Boga. Oni nie znali Boga, a po śmierci Helego, czy już właściwie za życia Helego, lud miał być im uległy. No więc to jest właśnie to, o czym mówimy. Zanim się komukolwiek zdecydujemy powierzyć odpowiedzialność i czuwanie nad naszym życiem, to musimy być przekonani, że i ten Kościół, i ten ktoś są Bożymi ludźmi. Nie można poddawać się ani Kościołowi, ani władzy, która zboczyła z drogi. Kościołowi, który zboczył z drogi. Z drogi wiary, a odrzucił prawdy biblijne. Nie można. No bo wtedy zawędrujemy z tym Kościołem i z tym liderem tam, dokąd on zawędrował i dokąd on wędruje. Wiecie przecież, że zdarzały się przypadki dramatyczne. Gdzieś tam kiedyś do Gujany jakiś pastor wyprowadził setki ludzi i wszyscy wspólnie razem popełnili samobójstwo. Więc nie można takiej głupocie ulegać, poddawać się tylko dlatego, żeby być uległym. Jeśli dany Kościół albo dany lider zboczył z drogi, nie obowiązuje nas uległość. Nie można poddawać się władzy, jeśli ta władza sama się ustanowiła, a tym bardziej, jeśli żyje niemoralnie albo ma problemy natury psychicznej. Dla mnie to jest nie do zrozumienia, że władza, lider żyje niemoralnie, powiedzmy sobie, zdradza żony, w każdym kątku po dzieciątku i na delegacji 4, a mimo to ludzie patrzą w niego jak w obraz. To stajemy się wtedy uczestnikami grzechów tych ludzi. Tak właśnie mówi Biblia. Wyjdźcie, abyście nie stali się uczestnikami grzechów tych ludzi. A więc nie można takim autorytetom się poddawać. Nie można takim autorytetom ulegać. Po drugie, nie można, przynajmniej ja bym tego nigdy nie zrobił, a wy sami rozważcie, nie można poddawać się jakiemuś liderowi, autorytetowi, jeśli on sam ma problemy z poddaniem się jakiejś zwierzchniej władzy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ten, kto sprawuje władzę w imieniu Boga, sam z radością poddaje się władzy zwierzchni. I to jest, kochani, bardzo ważne. Przypomnę wam pewnego setnika. Jest o nim mowa w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, wierszu 9 i następne. On przyszedł do Pana Jezusa i mówi: Panie, mój sługa ciężko choruje. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
A Pan Jezus odpowiada, ja przyjdę i uzdrowię Twojego sługę. A ten setnik odpowiada coś niezwykłego. Nie musisz tego robić. Powiedz tylko słowo. Ja mam pod sobą żołnierzy i jeśli ja mówię idź, to on idzie. Jeśli mówię przyjdź, to on przychodzi. Ale i ja mam nad sobą zwierzchnika. I jeśli on mi każe rób to, to ja to robię. Jeśli on mi każe idź, to ja idę. A więc widzicie, to jest ta współzależność. Autorytet tego setnika brał się stąd, że on był podległy innemu autorytetowi. Jakiś generał miał mu prawo powiedzieć to lub tamto. Ale tamtemu generałowi także ktoś miał prawo powiedzieć to czy tamto. I na tym polega zasada łańcucha zależności. Na tym polega. Często bywa tak, że ci, którzy chcą, żeby ich słuchano, nie chcą nikogo słuchać. I tu się zaczyna problem. Chcą, aby ich słuchano, ale oni nie chcą słuchać. I co się zauważa? Że w takim przypadku bardzo szybko ci, którzy mieliby słuchać, także przestają słuchać. To znaczy, jeśli jakiś autorytet nie chce być posłuszny swoim władzom, zwierzchnim, to jednocześnie ci, którzy mu podlegają, wiedząc o tym, albo Pan to tak sprawia, także przestają go słuchać. I jeszcze raz to stwierdzam, choć raz to już mówiłem. Właśnie z takich kręgów wywodzi się najwięcej herezji. Właśnie z takich kręgów wywodzi się najwięcej herezji. Dlaczego? No bo jeśli ktoś nie ma nad sobą żadnej zwierzchności, nikogo wyższego, jest Panem Bogiem, jest Duchem Świętym i co mu do głowy przyjdzie, to tego naucza, to wprowadza i bardzo często prowadzi to do sekciarstwa. Zaczyna wmawiać, że my jesteśmy najlepsi, my jesteśmy jedyno zbawczym Kościołem, nikt inny nie jest taki jak my, pompuje tych ludzi jak balony i w końcu następuje tragedia. W związku z tym to jest niebezpieczne ulegać tego rodzaju przywódcom. Przywódca, ktoś, komu my mamy być lojalni, musi być świadomy, że ma nad sobą zwierzchnictwo, które jeśli zauważy, że czegoś naucza, co jest błędem, co jest herezją, żeby mógł podlegać korekcie, poprawie. A więc, żeby można go było sprowadzić na prostą ścieżkę. I jeśli jest pokorny, to to przyjmie. I jeśli jest pokorny, to to zaakceptuje. I takiemu przywódcy z ufnością możemy się podporządkować. Ja tutaj nie chcę w żaden sposób, w jakiś sposób naszego Kościoła prezentować, ale tak to jest. Pastor, choć jest pastorem, choć jest odpowiedzialny za zbór, za was, wam usługuje, jest waszym pasterzem, jest za was odpowiedzialny przed Bogiem, ale nie tylko przed Bogiem. Jest także odpowiedzialny przed prezbiterem okręgowym. I jeśli by w pierwszym rzędzie jest zależny, musi się poddawać korekcie Rady Starszych. Po to jest powołana Rada Starszych w zborze, żeby słuchając nauczania pastora, obserwując jego postawę, jeśli zauważa jakieś wypaczenia, ja w tej chwili nawet nie mówię o Ustroniu, ale w ogóle generalnie, tak to organizowaliśmy w Kościele Dziesiątkowym, żeby Rada Starszych, widząc co się dzieje, słysząc co się mówi, mogła w pewnym momencie postawić do pionu pastora, skorygować pastora, powiedzieć, bracie, tak nie można, bracie, to się nie zgadza z Pismem Świętym. Dalej jest zwierzchnictwo prezbitera okręgowego.
A jeszcze dalej jest zwierzchnictwo Rady Kościoła. A więc jest ta zależność. Nawet biskup tak nie może. Bo jeśli cokolwiek by czynił, zrobił, co się nie zgadza z Pismem Świętym, jest Rada Kościoła, która ma mu prawo zwrócić uwagę. I kiedy ja byłem prezbiterem naczelnym, to wspomnę pewien szczegół. Mieliśmy bardzo trudne warunki lokalowe w Warszawie. Dlatego, że w momencie reorganizacji Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego straciliśmy wszystkie pomieszczenia. Po prostu oddaliśmy innym społecznościom, ufając, że nam Pan pomoże. I w związku z tym, kiedy mieliśmy jedno biurko, jedno krzesło. I jeśli siedziała sekretarka, to ja musiałem stać obok niej. Brat Kazimierz Czosulski, który był moim zastępcą, gdy siadał, to ja musiałem stać. Albo jak ja siadałem, to on musiał stać. I wiecie, że wtedy przyszła mi taka myśl. Będę rozmawiał ze zborem w Ustroniu, aby przenieść centralę Kościoła Świątkowego do Ustronia. No i takie zamiary poważnie nosiłem w sobie. Mieliśmy tutaj przecież wiele pomieszczeń, zresztą no, wystarczyłyby te dwa, może jeszcze jakieś jedno trzecie, gdzie by siedziała sekretarka, prezbiter naczelny i byłaby centrala kościoła w Ustroniu. To było możliwe, przecież centrala kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej była w Lublinie, inna jest w Legnicy. I ja takie poważnie zamiary miałem. No ale kiedy się z nimi podzieliłem na Radzie Kościoła, postawiono mnie do pionu. Powiedziano absolutnie, to się nie może, tego nie możemy zrobić. To by urągało powadze Kościoła. Centrala Kościoła musi być w Warszawie. No i cóż ja miałem zrobić? Buntować się? Zostałem skorygowany, zostałem wyprostowany. No i potem już się problem skończył, bo mieliśmy swoją centralę i mamy ją zresztą do dzisiaj. A więc taki jest porządek. Tak powinno być. W związku z tym radzę wam, jeśli się zastanawiacie, gdzie, z kim, szukajcie takiej społeczności, w której jest ta gwarancja, że lider prowadzący nie jest alfą i omegą, że podlega korekcie. Podlega korekcie. Ja Bogu jestem wdzięczny za wiele korekt, które wprowadzano w moje życie. Bo gdyby nie to, być może poleciałbym jak błądząca gwiazda w jakąś niepotrzebną stronę. I to jest poczucie bezpieczeństwa. I to jest błogosławieństwo, że ktoś nas może korygować. Natomiast jeśli ktoś się uważa za alfę i omegę, to, no, to wiadomo, że to nie jest Boża metoda, to nie jest Boża droga. Przeczytajmy może dwa teksty do tego. List do Filipian 2:3. List do Filipian 2:3. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jeśli uważasz w pokorze serca kogoś za wyższego od siebie, to z radością przyjmiesz jego korektę. To z radością przyjmiesz jego napomnienie. Jeśli twoje ja jest wybujałe, wyprostowane i harde, to ty zwracać uwagę, to tak. Ale tobie? Jak możesz? Drugie miejsce. Pierwszy list Piotra, 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Chciałoby się zapytać, czy jesteś gotowy przyjąć korektę? Czy jesteś gotowy, żeby ktoś w miłości zwrócił ci uwagę? Czy przyjmiesz to pokornie i z wdzięcznością?
Jeśli tak, to jest w tobie Duch Chrystusowy. Jeśli inaczej, no to sam sobie odpowiedz, albo sami sobie odpowiedzmy, co w nas jest. Trzeci warunek, który trzeba brać pod uwagę, zanim się zdecydujemy komuś poddać, ulec, podporządkować. Przywódcy, liderzy, Kościół, bo cały czas mówimy o Kościele, a ponieważ Kościołem kierują przywódcy, to wymieniamy często przywódców. Kościół nie może uzurpować, prawdziwy Kościół nie może sobie uzurpować prawa do panowania i dyktatu. Nikt nie ma prawa panować nad Kościołem. Kościół jest własnością Chrystusa, a my jesteśmy tylko sługami w Kościele Chrystusa. Nie mają przyzwolenia, nie mają prawa przywódcy Kościoła do zniewalania owiec pańskich. Przywódca Kościoła nie ma prawa nakazywać na przykład, kto z kim się ma ożenić, bo to jest zniewalanie. Choć może czasem by się to przydało, ale nie mamy takiego prawa. Przywódca nie ma prawa, choć to się zdarza, dyktować małżeństwu, ile ma mieć dzieci. A zdarza się. Ty masz tak mało dzieci, do 10 jeszcze ci trochę brakuje. Przywódca nie ma prawa nakazywać, jak wierzący członkowie Kościoła mają dysponować swoimi finansami. Że 80% do Kościoła, a resztę dla siebie. Nie mają przywódcy takiego. Jeśli tak się dzieje, to jest dyktator, a nie sługa. To jest odbieranie, są jeszcze też inne, ale nie będę ich dzisiaj wymieniał. To jest dyktator, a nie sługa. A my, służący, jesteśmy dusz pasterzami, pasterzami, a nie panującymi. I szybciutko przelećmy do następnych. Po czwarte, prawdziwy Kościół, prawdziwy sługa prawdziwego Kościoła rozumie, że wszyscy jesteśmy kapłanami. No, tu możecie mnie nie zrozumieć, o co mi chodzi. Przywódcy Kościoła, prawdziwego Kościoła uznają tak zwane powszechne kapłaństwo. Czy wiecie, o co chodzi? Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. To nie tak, że ten, kto ma szaty, liturgiczne szaty, on jest kapłanem. On może przebaczać grzechy. On może wypowiadać się w imieniu Boga, a my to jesteśmy od tego, żeby dawać, słuchać i nic więcej. Nie ma czegoś takiego w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. Pierwszy list Piotra i objawienie świętego Jana, bo widzę, że nie bardzo mnie rozumiecie. Pierwszy list Piotra, 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Do kogo jest to napisane? Do wierzących. Wszyscy my jesteśmy rodem kapłańskim. Rodem wybranym, rodem kapłańskim. No to kto to jest pastor? Pastor to jest pierwszy, jak to się mówi, pierwszy w szeregu. Jeśli się ustawimy tutaj, no to ktoś tam musi być pierwszy. To jest właśnie pastor. Ale my wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. Że nie zawsze rolę kapłanów spełniamy, to jest inna sprawa. Ale taka jest nasza powinność. Jesteśmy kapłaństwem, kapłanami Boga i Ojca. Popatrzcie do objawienia świętego Jana w 1 rozdziale, w 6 wierszu. I uczynił nas rodem
królewskim, kapłanami Boga. Kogo uczynił? Pastorów tylko? Starszych tylko? Lud Boży, my jesteśmy jako Kościół kapłanami Boga. I jeszcze 5 rozdział 10 wiersz. I uczyniły z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować i tak dalej. Tu jest mowa o tych, którzy stoją w niebie przed tronem Boga. I jak Bóg patrzy na nich? Patrzy na nich jako na swoich kapłanów. I w związku z tym nie można się zgodzić na to, aby była jakaś kasta kapłańska, a pozostali to szaraki, to plebs, to lud, to laicy. Nie ma czegoś takiego. Nie, aż mi się na usta nasuwają pewne skojarzenia. Kiedyś, kiedy byłem w Sydney, to tam jest, może od tego zacznę, meczet. I jacyś ludzie zrobili psikusa i do tego meczetu wsadzili świnie. I ona tam była, i kiedy rano przyszli wyznawcy, zobaczyli świnię. A świnia w ich pojęciu to jest zwierzę absolutnie nieczyste. Zresztą podobnie jak w Izraelu. I wyobraźcie sobie, natychmiast ten meczet zamknięto. I stał zamknięty. I kiedyś przechodząc z jednym bratem, pytam, czemu oni się tam nie zgromadzają? Bo oni czekają, aż ktoś gdzieś tam z jakiegoś kraju muzułmańskiego, z Jordanii czy skądś tam, jakiś ich najwyższy kapłan nie przyjedzie i nie oczyści tego meczetu. Podobna rzecz się wydarzyła teraz w Polsce, śledźcie informacje. A więc kapłan, biskup ma tylko prawo modlić się o oczyszczenie świątyni. Pozostali nie mają takiego. To jest niebiblijne. Macie na to dowody w Biblii? Nie ma. I ja bym się nigdy do takiej społeczności nie przyłączał, w której panowałby taki oto porządek, że jedna osoba jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ona ma prawo reprezentować ludzi przed Bogiem. Biblia mówi, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. Kto Jego miejsce zajmuje, ten jest uzurpatorem. I wreszcie kończę już, bo to już czas, żeby skończyć. Ostatnia myśl. Jeśli mamy się podporządkować jakiemuś autorytetowi, jakiemuś kościołowi, to sprawdźmy, to zastanówmy się, to zważmy. Czy ta społeczność, czy ten kościół, czy ten lider uznaje, że ma ograniczone kompetencje? Co to znaczy? Gdzieniegdzie uważa się, że kościół ma nieograniczone kompetencje. Już wyjaśniam, o co chodzi. Gdzieniegdzie uważa się, że to kościół ustanowił Pismo Święte. I że ten Kościół wedle woli tego Kościoła może to Pismo zmieniać. To jest świadectwo, że ten Kościół nie rozumie, że nie do wszystkiego jest upoważniony. Że nie ma takich kompetencji. Duch Święty, Pismo Święte zostało przez Ducha Świętego natchnione i nikt nie ma go prawa zmieniać. Ale w niektórych kręgach mówi się, Kościół ustanowił Pismo Święte i Kościół może je zmieniać. Nie, to nie jest. Jeśli tak, gdziekolwiek się twierdzi, uciekajcie stamtąd jak najdalej. Dalej mówi się, że Kościół otrzymał polecenie. Tak, otrzymał polecenie. By chrystianizować, a więc ewangelizować cały świat. Tak, otrzymał takie kompetencje. A skoro mówi się
Kościół takie kompetencje otrzymał, aby ewangelizować cały świat, to może to czynić wszelkimi dostępnymi środkami. Nawet ogniem i mieczem. Nawet krzyżowaniem i paleniem na stosie. Jeśli się nie chcesz podporządkować, to giń. Ale to jest dowód, że taki Kościół, tacy liderzy nie rozumieją, że rola Kościoła jest ograniczona. Że nie po wszystko może sięgać. Że głową Kościoła nie jest jakiś arch, czy ktoś tam, tylko jest Chrystus. I że trzeba się Chrystusowi podporządkować. A więc, kochani, jeśli zamierzamy, myślimy, zastanawiamy się, weźmy te uwagi, o których powiedziałem, weźmy je pod uwagę. Weźmy to pod uwagę, żebyśmy nie wdepnęli, weszli w coś, do czegoś, do kogoś, co nie jest zgodne z Pismem Świętym. Co nie ma uzasadnienia w Piśmie Świętym. To jest następna moja uwaga. Jeszcze dwie króciutkie uwagi, już kończę. Niektórzy boją się przyłączyć do jakiejś wspólnoty, ponieważ tam się zbiera kolektę. Tak. No i znowu o pieniądzach. Ktoś tu kiedyś mi powiedział dawno, dawno temu. A ja myślałem, że idą, wychodząc stamtąd, już wreszcie nie będę słyszał, że trzeba dawać pieniądze. A tu znowu z workami chodzą. Więc niektórzy boją się przyłączyć do społeczności ze względu na konieczność wspierania finansowego. No ale co jest dzisiaj w Polsce za darmo? Co? Nawet za śmiecie trzeba płacić. Wszystko jest za darmo. Wszystko, za wszystko trzeba płacić. Za wszystko. Gaz, prąd. No ktoś musi na to ułożyć. A kto to ma ułożyć na to? Przecież pastor i starsi nie pójdą na ulicę, żeby żebrać. Ktoś musi na to ułożyć. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Powiem tak, niektórzy nie musieliby być żebrakami, gdyby dawali dziesięcinę. Czytajcie Księgę Malachiasza, a tam się dowiecie. Przynieś całą dziesięcinę, a wtedy mnie doświadczysz, i zobaczysz, że otworzę okna niebieskie, aby cię błogosławić. Niektórzy nie musieliby cierpieć tego niedostatku, gdyby zrozumieli, że dawanie powoduje odbiór, sianie, zbiór. Ale są i tacy, tam dwa razy w tygodniu zbierają kolektę. We wtorki, w niedzielę. Nie, dziękuję bardzo. I wreszcie ostatni powód według mnie, dla którego ludzie, i to już jest koniec tematu, społeczności. Dlaczego niektórzy ludzie nie unikają społeczności? No bo tam by mi kazali się zająć jakąś służbą. A więc unikanie zaangażowania się w jakąś służbę. A przecież jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. A kapłani nie zostali powołani po to, żeby siedzieć na podwyższeniu i patrzeć z góry na ludzi. Kapłani zostali powołani do działania, do czynienia. Aaron był powołany do tego, żeby wykonywał pewne powinności. I my także jesteśmy powołani do tego, żeby coś wykonywać, coś robić. Co robić? To już jest inny temat. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby rozeznać swoje miejsce w Kościele, swoje powołanie. To jest odpowiedzialność spoczywająca na każdym z nas. A nie sądzę, żeby była gdziekolwiek taka społeczność, gdzie by był nadmiar ludzi do służby. Jest raczej przeciwnie. Misja Nowa Nadzieja czeka. Szkółka niedzielna czeka. Zespoły uwielbiające czekają. Nie ma czegoś takiego jak bezrobocie. Bezrobocie
w Kościele Pana, bo jesteśmy kapłanami Boga i Ojca, a kapłani byli powołani do tego, żeby wykonywać jakieś zadania. Niech nam przykładem służy, kto się zna na pszczelarstwie. Są wśród nas pszczelarze, czy nie? Oj, szkoda. Przydałoby się, żeby przynajmniej jeden był, żeby powiedział, jak to jest z pszczołami. Jest tam tysiące pszczół. Każda z nich wykonuje co innego. Albo różne grupy wykonują co innego. Nawet królowa matka coś robi. Z wyjątkiem? Skąd wy to wiecie? Z wyjątkiem trutni. Oni nic nie robią. Trutnie nic nie robią. No, ale ja myślę, że nikt z Boga bojących się ludzi nie chce być trutniem, ale chce służyć Panu. Tak jak potrafi, do czego go Pan powołał. Niech was Bóg błogosławi.